Cześć, witam Was w odcinku, w którym będziemy recenzować książkę Psychiatria psychodynamiczna Glenna Gabbarta. Jest to podręcznik kliniczny dla specjalistów pracujących w służbie zdrowia psychicznego, szczególnie dla psychoterapeutów pracujących w nurcie psychodynamicznym, aczkolwiek czuję, że psychoterapeuta z innego nurtu również odnajdzie w tej książce bardzo dużą wartość. Jest to podręcznik typowo kliniczny. Jest to tak naprawdę rozwinięcie książki, którą już tutaj recenzowałem, długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna, też Gabbarta. Tam jakby była przedstawiona psychoterapia psychodynamiczna tam kilkaset stron w tej książce. Taka psychoterapia w pigułce, nie? Od początku do końca, jak ten proces psychoterapeutyczny powinien wyglądać psychodynamicznie, mniej więcej, tak zarys tego. Więc jest to takie świetne wprowadzenie dla osób, które chcą zostać psychoterapeutami w nurcie psychodynamicznym lub po prostu są ciekawi, jak taka psychoterapia wygląda. Ten podręcznik natomiast jest obszerną cegłą, bo ma ponad 630 stron wiedzy klinicznej na temat różnych zaburzeń z osobowości i nie tylko. Pierwsza część książki przedstawia podstawowe zagadnienia i koncepcje terapeutyczne w ujęciu psychodynamicznym, więc mamy przedstawione główne założenia teoretyczne, więc jest to taki rozdział dość ciężki dla osób, które nie są zaznajomione z żargonem psychoanalitycznym i nie mają nic wspólnego z psychoterapią i z psychologią. Będzie bardzo ciężko je zrozumieć, tą całą książkę, ponieważ książka jest po prostu, szczególnie pierwsza część, przesiąknięta i tam druga, żargonem psychologicznym. Natomiast rozdziały poświęcone, druga część, czyli rozdziały poświęcone omówieniu poszczególnych zaburzeń psychicznych i osobowości, bo to tylko nie tylko zaburzenia osobowości, tylko również nastroju, lęku, schizofrenia i inne. Jak najbardziej myślę, że spokojnie zrozumie je każdy. Więc pierwsza część książki przedstawia założenia teoretyczne, w jaki sposób pracować w takim szerszym ujęciu w psychodynamicznym nurcie z pacjentami, jakie są metody leczenia, teoretyczne założenia, terapia grupowa, czym się różni od indywidualnej, w jaki sposób ocenia się stan zdrowia pacjenta, diagnozę stawia itd., itd. A druga część jest poświęcona szczegółowemu opisu każdych zaburzeń z DSM-5, z różnej, znaczy nie każdy, tylko większości zaburzeń, z którymi pracują psychoterapeuci psychodynamiczni. I to, co odróżnia tą książkę, powiedzmy, od DSM-5, to to, że tutaj każde zaburzenie jest rozpatrywane z psychodynamicznego punktu widzenia. Czyli powiedzmy, mamy zaburzenie narcystyczne lub borderline, więc najpierw je diagnostycznie rozkładamy, w jaki sposób zdiagnozować to zaburzenie, a potem wpasowujemy ramy teoretyczne, psychodynamiczne do tego rodzaju zaburzenia, żeby lepiej zrozumieć to, czym to jest z psychodynamicznego punktu widzenia. Więc próbujemy z psychodynamicznego punktu widzenia zrozumieć dane zaburzenie, zobaczyć, jakie są aspekty tutaj takie psychoanalityczne, podłoże tego problemu. I przede wszystkim są praktyczne i jasne wskazówki, to jest ważne, w jaki sposób pracować jako kliniciści z tym zaburzeniem. Czyli są porady, w jaki sposób, co uważać, co mówić, czego nie mówić, są przykładowe formy dialogu, wskazówki, na co zwracać uwagę przy zaburzeniu schizotypowym, przy zaburzeniu schizoidalnym, przy histronicznym. Dokładnie są omówione te zaburzenia i praktyczne wskazówki, jak leczyć z psychodynamicznego punktu widzenia te zaburzenia, więc jest to bardzo, bardzo wartościowa wiedza tutaj dla psychoterapeutów psychodynamicznych. To, co mi się również podoba, to to, że ta książka jest przepełniona całą masą badań na temat skuteczności psychoterapii psychodynamicznej przy każdych z tych opisanych tutaj zaburzeń, nie? Bo panuje taki mit, powielany trochę stereotyp, że psychoterapia psychodynamiczna nie jest naukowa, nie? Że tylko poznawczo-behawioralna. A to jest totalny mit, który już dawno został obalony, a ludzie go nadal powielają. I są jasne dowody na to, że psychoterapia psychodynamiczna jest tak samo naukowa i udowodniona empirycznie, jak i poznawczo-behawioralna. I w tej książce właśnie przy każdym zaburzeniu możemy znaleźć całą masę badań poświadczające na właśnie skuteczność lub czasem i mniejszą skuteczność leczenia psychodynamicznym, bo przy niektórych zaburzeniach na przykład są pokazane badania, że lepiej się sprawdza CBT, nie? Na przykład przy zaburzeniu obsesyjno
kompulsyjnym lub przy leczeniu konkretnych rodzajów fobii, ale na przykład przy leczeniu lęku uogólnionego i przewlekłego stresu, już się to na przykład badania potwierdzają, że lepiej się sprawdza psychodynamiczna i że przy leczeniu zaburzeń osobowości również dużo lepiej psychodynamiczna. Więc jest to naukowa cegła, którą czytałem bardzo długo, bo chciałem wszystko jakby jak najlepiej zrozumieć i przyswoić, przesiąknięta całą masą badań i całą masą wiedzy klinicznej i praktycznych wskazówek na to dla psychoterapeutów, w jaki sposób można pracować z konkretnym zaburzeniem z psychodynamicznego punktu widzenia. Więc myślę, że jest to nieodzowna część do pracy dla psychoterapeutów psychodynamicznych, czy dla osoby, która tym psychoterapeutą psychodynamicznym nie jest, być może z innych nurtów, żeby się zainspirować i też wzbogacić swój warsztat. Dla osób, które psychoterapeutami nie są, nie wiem. Jako ciekawostkę można oczywiście przeczytać i poszerzać wiedzę, to nie jest wiedza zakazana tylko dla psychoterapeutów. Więc jak najbardziej każdy sobie może coś z ciekawości poczytać, żeby zobaczyć, czym są te zaburzenia, jednak z zachowaniem takiej ostrożności, żeby unikać autodiagnozy, nie? Żebyście nie czytali się o tam zaburzeniu narcystycznym i teraz już wszystko wiecie, kto jest narcyzem, a kto nie, bo to tak nie działa, nie? Unikamy diagnozowania swoich znajomych i ludzi w ogóle jakichkolwiek, jeśli nie jesteśmy psychologiem klinicznym lub psychoterapeutą w warunkach gabinetowych i ten ktoś nie jest naszym pacjentem. Nawet psychoterapeuci nie mogą diagnozować ludzi, którzy ich pacjentami nie są, więc unikamy takiego etykietowania ludzi na zasadzie, że to jesteś narcyzem czy borderline'em, jeśli ktoś nie ma takiej diagnozy. Polecam. Psychiatria psychodynamiczna. No, dziękuję za uwagę.